kurwa, Peter! W papierach macie burdel, zero wyników, nikt nie wie, co robicie. Nie tak się umawialiśmy. A ty byś przynajmniej mundur ubrała. Ogrodowa 12, prawda? Żona, trójka dzieci, teściowie. Dziewczynko, grozisz mi? Odświeżam pamięć. Dlatego, że mam słabą, no to lubię sobie czasem coś zapisać albo nagrać. Dobra. Ukręcimy jej aferę. Peter, zadzwonię do chłopaków z wewnętrznego, powiem co i jak. Przejmą nawet dowody. Jej słowo przeciwne czemu? Ja jestem na tym wydziale nie dlatego, że pan sobie ze mną nie poradzi. Z żoną sobie pan nie poradzi. A ze wszystkich oficerów, którzy u mnie byli, to pan ma najbardziej przejebane. Pilnuję jej. Demoluję tylko ekipę ze swojej dziury. Więc teraz sprawa sama się posprząta. Czyli co? Prywatna zemsta pod moją blaszką? Jak chcesz to zakończyć? Nieważne jak. Ważne kiedy. Pan się nie martwi, ja już jestem na ostatniej prostej. No, to kij już był. Teraz marcheweczka. Zajączka. Coś ty się, kurwa, Borna naoglądała? Znajdzie w końcu sposób i cię obejdzie. Gdybyś nie dał uciec Dropsowi, to mielibyśmy już Kolskie. No właśnie tamten jest jak zając. Dostaje kulę, to jeszcze przyspiesza. W życiu nie widziałem, żeby ktoś tak szybko biegał. Właśnie, a dlaczego ty miałeś tylko jedną kulę w magazynku? Samym biciem nikogo nie zmusisz, żeby dla ciebie robił. Zlikwidują cię przy pierwszej okazji. Pierdolmy to wszystko i wyjedźmy w Bieszczady. Tego teraz chcesz? Żebyśmy wyjechali? Taki z ciebie rycerz. Przez ciebie to bardziej najemnik. Masz wszystkich przeciwko sobie. Jedziemy do Kity, bo resztę informacji. I zamkniesz sprawę, jak Kolski zacznie dla ciebie pracować? Zamknę sprawę, jak Kolski zginie. Do widzenia. Do widzenia. Morfina i szycie 8, kula 12, policyjna 24.
A jak chciała ochrony, to grzeczniutka była. I patrz, pizda mędą została. Dojedziemy ją. U nas jak ząb nie rokuje, to go wyrywamy. Słuchaj, jeżeli to by była łatwa robota, to każdy by ją wziął. A skoro masz ciśnienie, to możemy to zrobić. Zastanawiam się tylko, dlaczego Kita się sam nie wykupi. Ej, nie obchodzi mnie to, czy się sam wykupi, czy nie. Ja go tam wpakowałam i ja go stamtąd wyciągnę. Dobra. Tylko ja gadam, żeby cię żadne morderstwo nie wkręciło. Ej, to aż tak? To może robotę na kasie w Biedronce chcesz? Czego się spodziewałaś? Nie mogę teraz, zadzwonię później. Kolski, kurwa, słuchaj. Ćma dorwała mnie i kapsla. Oboje wylądowaliśmy u doktorka. Ja mam wyjętą kulę z brzucha, jego spałowała. Czekaj. Tylko jej nie wkurz. Poczekaj jeszcze chwilę. Hello, how do you do? Pojebało cię, ja z Podlasia jestem. Gdzie jest Kolski? To z nim się tutaj umówiłam. On ma ważny telefon. Nie mam czasu. To ty bierzesz tę robotę, czy on? No ja. Czym się zajmujesz? Co robisz? Stoję na świecy. Zajebiście. 5-letnie dzieci u mnie to robią. Nie wiem, czy Kolski ci mówił, ale jak ja daję robotę, to albo ją robisz, albo ciebie nie ma. Więc weź się ogarnij, bo jak na razie tego nie widzę. Umiesz strzelać? Kolski mnie nauczy. Kolski nie jest od strzelania. No i co jest z tobą? Ćma dostała się do policji. Pewnie ona była u Kity. A on nie wie? No wie. Ale kapsel chcę odjebać. Ale jak, skoro ona jest psem? Ja się na to nie pisałem, ja po prostu jestem księgowym. Gdzie jesteś? W domu. Leżę połatany. Pewnie tak miesiąc będę, a ty? Wziąłem świecę do Sowy, żeby zarobiła na kaucję. Pojebało cię? Teraz to jest najmniejszy problem. Dolicz do tego 24 tysiące, które doktorek wziął za wyjęcie kuli. A mówiłem, nie bierz dziwki w barterze? Teraz by się ciebie nie czepiała. Dziwki to moja sprawa! Ale co ona ma do kapsla? On jej tylko dupę chronił. Zadzwonię, jak będę miał kasę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Własnego adwokata. Co? Nara. Chyba musimy porozmawiać. Przyszłam tutaj z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, czy wylazł. Tak jak myślałam, totalna ściema. Tchórz pierdolony. Coś to on naprawdę gada przez telefon. Ty? Kolski zajmował się burdelami. Ty nie jesteś jedną z jego div? Jakby co, to mam nowe, fajne punkty i lepiej ogarniam ochronę. Ale jestem od Kity. Ja teraz z nim pracuję. A Kolski, jak to zajmował się burdelami? No, to mam dla ciebie złą wiadomość. Kitę właśnie zwinęli. Wiem. Na kaucję zbieram. Razem byliśmy wtedy na robocie. Czyli... Czekaj, to ty wiesz, gdzie to jest? Wiem. Tak zwany jubiler. Przetapia kradzione fanty i przerabia je na nowe. Kita dostał zgodę na to, żeby wziął sobie wszystko, co się tam znajduje, pod warunkiem, że ogarnie nowe punkty z mniejszą marżą. Lokacja nie jest jeszcze spalona, więc zrobimy tak. Pójdziesz i zrobisz nowy włam. Biżu, które tam się znajduje, weźmiesz,
przechowasz, zostawisz kicie. A mi przyniesiesz walizkę. A jak będzie wyglądała ta walizka? Skórzana. Brązowa, znajdziesz. Jak ją przyniesiesz, zapłacę kaucję. Poczekaj, a możesz to powiedzieć Kolskiemu jeszcze? Goodbye and nice to meet you. Spierdalaj, bo walizka.